Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i pokazuję Wam rośliny, które dojechały do mnie z zielonego parapetu. Wszystkie rośliny, a przynajmniej większość z nich, jest w odcieniach różowych i zaraz Wam o nich opowiem. Tak, kochani, przyszedł czas na zmiany. Na zmiany w moim wyglądzie. Postanowiłam sporo skrócić swoje włosy. Potrzebowałam zmiany wewnętrznej i zewnętrznej i myślę, że w tej fryzurze wyglądam zupełnie dobrze, a czuję się naprawdę rewelacyjnie. Więc ta fryzura będzie mi towarzyszyć przez następne odcinki. Kolejną zmianą, czyli właściwie nie zmianą, a powrotem do pomysłów, które miałam wcześniej, to jest właśnie zakup roślin, które Wam już na początku pokazywałam. Jak pamiętacie, mówiłam, że w mojej sypialni chcę zmienić większość roślin na rośliny o zabarwieniu różowym bądź bordowym czy fioletowym. Takie, które by pasowały do mojej sypialni. Zdecydowałam się na zakup roślin w zielonym parapecie. Bardzo ładnie te rośliny przyszły zapakowane. Cała informacja była mailowa, jak również jak mogę postępować z tymi roślinami, kiedy je otworzyć, kiedy podlać, kiedy przesadzić. Naprawdę świetnie zaopiekowana przesyłka, mnóstwo fajnych informacji, także naprawdę polecam. Nie pokażę Wam, jak te rośliny otwieram, dlatego że zrobili to moi wnukowie. Oni mieli taką radość z otwierania tych poszczególnych roślin, odpakowywania je, bo one niektóre, które miały takie delikatne liście, były dodatkowo jeszcze taką włókniną zapakowane, żeby się nie uszkodziły. Naprawdę przesyłka bardzo porządnie zrobiona i naprawdę z takim poszanowaniem dla roślin wysłana. Więc pokażę Wam teraz pierwszą roślinę, którą sobie kupiłam. To jest skalnica. Skalnica o tyle mi się podoba, że wszystkie te listki od spodu są różowe i one są takie lekko omszone. Przód tych liści ma również brzegi na różowo wybarwione, potem jest biały, a w środku zielony. Wypuszcza ta skalnica już takie odnogi, bo to jest pnącze. I właśnie na takim pnączu mi zależało, żeby były takie delikatne te odnóżki, a na końcach tych odnóżek, żeby właśnie takie małe roślinki wisiały. Na tym mi bardzo zależało i myślę, że to naprawdę ładna roślina. Co prawda pójdzie ona jeszcze na parapet, bo jest jeszcze mała, ale jak wypuści więcej tych wąsów i pojawią się tam już nowe, to myślę, że pójdzie do mnie albo na szafę, albo na ten regał obok. Kolejną rośliną, która też jest naprawdę wybarwiona w ładnych kolorach, muszę sobie tutaj trochę pomóc, bo się zaczepiło z moim pnączem, to jest, kochani, syngonium. Syngonium, które ma jakby dwa kolory, i róż, i zieleń. Te starsze liście są zielone, a potem już te młodsze wszystkie wybarwiają się na taki różowy kolor. Pięknie to wygląda. Ja już takie syngonium mam i to dość się rozrosło, bo kupowałam sobie wcześniej, ale mi się tak spodobało, że pomyślałam sobie, że zakupię jeszcze jedną roślinę, właśnie taką małą. Tamta się rozrosła i to też pokażę Wam później. To jest też pnącze, więc jak się zaczyna rozrastać i można ją albo piąć do góry na paliku, albo po prostu zostawić jako pnącze. Ja na pewno będę to mieć jako pnącze, ale bardzo mi się ta roślina podoba, czyli to takie syngonium z różowym wybarwieniem. Następne dwie rośliny, co prawda są małe, ale to są rośliny, które kocham najbardziej, bo mają przecudowne wybarwienia i są to aglaonemy. Tu są to maluchy, ale myślę, że już nauczyłam się pielęgnować aglaonemy. Mam jedną, bardzo ładnie rośnie, wiem już, jak trzeba się nią opiekować. Bardzo mi się ta glaonema podoba, bardzo pięknie się wybarwia. Naprawdę ma te listy, przynajmniej ten listek już ma prawie cały różowy, te starsze ma jeszcze z takim zielonawym wybarwieniem, ale im one są starsze, tym praktycznie nie mają tego zielonego wybarwienia.
No, oczywiście trzeba zadbać o odpowiednie nasłonecznienie, bo kaleta nie lubi takiego, aglaonema, przepraszam, nie lubi takiego mocnego słońca, lubi bardziej rozproszone, ale na tym parapecie, na którym ja będę je trzymać, myślę, że to będzie odpowiadać jej. Kolejną rośliną również jest aglaonema i ona się będzie wybarwiała troszkę inaczej, bo będzie zachowywała te zielone końcówki, a środek tylko będzie taki wybarwiony na różowo, właściwie bladoróżowo. Ale i tak uważam, że jest po prostu piękna. Kolejna aglaonema, przesadzę je do odpowiednich, większych doniczek, żeby już sobie w tych moich doniczkach, w moim mieszkaniu rosły. Uwielbiam aglaonemy, każda jest piękna, czy one są zielone, czy są tak wybarwione, to naprawdę urzekają swoim wybarwieniem. Chyba najpiękniej wybarwione rośliny. Kolejnymi roślinami to jest kalatea. Kupiłam sobie dwie kalatee o trochę różnym wybarwieniu. Mnie te kalatee się bardzo podobają, bo one są prawie czarne. Prawie czarne z takim, przynajmniej ta ma taki różowy środek. I równie ciemne spody, prawie takie bordowe spody tych liści. Jedynie przód tego liścia wybarwia się w sporej części na taki kolor różowy. Bardzo mi się podoba to połączenie tego jakby ciemnego borda czy ciemnego różu z tym jaśniejszym. Przepięknie to wygląda, przepięknie podkreśla rysunek liścia. Bardzo mnie urzeka ta czarna kalatea. Kolejną kalateą, która troszkę inaczej się wybarwia, bo ma tylko obrzeża tutaj, spójrzcie, obrzeża ma tylko różowe i tylko lekko zaznaczony ten nerw liściowy. Cała jest ciemna, ciemno taka bordowa. Pięknie to wygląda, bardzo mówię, podobają mi się połączenia tych dwóch kolorów. Ten lekki rysunek różowy, podkreślony liść i to ciemne zabarwienie całego liścia. I tak samo zabarwiona na ciemno są również spody tych liści. Piękne są te kalatee i myślę, że przy takich taka kalatea przy takim delikatnym, różowym takiej roślinie, jak aglaonema, przepiękny kontrast daje, ale przepięknie też wygląda. Kolejną rośliną, którą sobie kupiłam, to jest alokazja. Nigdy jeszcze nie miałam alokazji i zdecydowałam się właśnie na taką. Alokazje są piękne, a ta, ona jest jeszcze młoda, ale widziałam na stronie zielonego parapetu już taką większą roślinę i ta roślina, jak jest większa, liście ma wybarwione na kolor fioletowy, ciemnofioletowy. Jedyną ozdobą tej alokazji to jest właśnie te jasno zielone łodyżki. I to połączenie właśnie tej jasnej zieleni z tym fioletem wygląda pięknie. Ta roślinka się już tu powoli wybarwia na taki fiolet. Co prawda mało jeszcze widać, właściwie to lekki ten fiolet jest, nie wiem jak Wam tu pokazać, ale lekko fioletowy jest spód tego liścia. Starsze rośliny, tak jak mówię, są mocno fioletowe, takie bakłażanowe można powiedzieć. Przepięknie to wygląda. No i oczywiście cudowny rysunek liścia. Alokazje mają przepiękne liście, piękny rysunek liścia z takim stożkowatym zakończeniem. Nigdy nie miałam, jestem ciekawa, jak się polubimy. Teraz tak, kupiłam sobie jeszcze begonię. Begonię. Co prawda nie jest ona w takich kolorach różowych czy bordowych, które mi się podobają, ale ma również od spodu lekko różowe zabarwienie tych liści, ale za to spód, wierzch tego liścia jest przepiękny, bo jest ciemnozielony i nakrapiany takimi, popatrzcie, takimi pięknymi groszkami,
Te groszki są też w odcieniu zieleni. No i oczywiście, jak to begonia, będzie również kwitła. I liczę na to, że będzie u niej, będzie jej u mnie na tyle dobrze, że będzie mnie raczyła swoimi pięknymi kwiatami. Kwiaty są prawdopodobnie w białym kolorze, ale bardzo mi się podoba, bo też ma bardzo oryginalny ten rysunek liścia. Te liście są pięknie wydłużone i naprawdę pięknie wygląda. Bardzo mi się podoba. Taka trochę inna, ale ładna. Urzekła mnie na tym zielonym parapecie, dlatego sobie ją wzięła. Wzięłam sobie też, jeszcze Wam pokażę, roślinę bardzo chyba znaną wszystkim, bo mówi się o niej koniczynka, albo mówi się szczawik. Te roślinki są w różnych kolorach. Ja sobie wzięłam taką, której listki wybarwiają się właśnie na taki mocno bordowy kolor i mają tutaj taki niewielki, zaznaczony rysunek, taką strzałkę różową. Bardzo mi się podoba, bo to jest roślinka, która, jak ja mówię, śpi sobie popołudniami, a w ciągu dnia otwiera się, rozkłada się i myślę sobie, że jak przesadzę ją do większej doniczki, to ona się pięknie rozłoży, ukorzeni, będziemy miały się ze sobą dobrze. I wzięłam sobie też Muhlenbeckię. Muhlenbeckia to jest takie pnącze. To pnącze mnie na tyle urzekło, że ma takie bordowo-brązowe, a właściwie te wszystkie młode, które wypuszcza, to one są lekko różowe, wszystkie te gałązki. I ma mnóstwo małych, delikatnych listeczków, które pięknie są tak przebarwione na biało niektóre. Naprawdę bardzo ładnie wygląda. Zależało mi na takim pnączu właśnie na regał, bo w tej chwili mam tam zieliski, ale one pójdą tutaj do salonu i tam ten mój regał i ta moja szafa zostaną bez żadnego pnącza, a zaczęły mi się te pnącza na tej szafie podobać. Więc dlatego sobie zamówiłam tą Muhlenbeckię, żeby tam właśnie... Ona jest taka już fajnie rozrośnięta, więc myślę sobie, że tam będzie jej fajnie wyglądać. Wzięłam sobie też jeszcze dwie rzeczy. Wzięłam sobie sukulent. Powiem Wam, że chyba dawno nie miałam żadnego sukulenta u siebie. Zdecydowałam się na niego, bo widziałam na stronie już duży ten sukulent. Ja mam go mały, więc on jest jakby od tej strony ciemnozielony, a od tej strony zaczynają mu te listki robić się bordowe. I on jest starszy, tym on bardziej wybarwia się na taki bordowy kolor. I myślę sobie, że gdzieś go sobie tam ustawię. Nie wiem, czy on będzie w sypialni, czy dam go tutaj gdzieś do salonu, ale spodobał mi się taki rysunek rozetki, gwiazdy. Jeszcze jak się to będzie fajnie wybarwiało w takich właśnie dwóch kolorach, zielonym i bordowym, to myślę, że będzie fajnie wyglądać. I ostatnią rośliną, którą sobie zakupiłam, to jest oplątwa. Oplątwa to jest taka roślinka, która nie potrzebuje ziemi, nie potrzebuje wody. Wystarczy ją zamoczyć, żeby się napiła, albo ją po prostu spryskać. Ta oplątwa, mam nadzieję, że zacznie się u mnie rozmnażać i ta oplątwa pójdzie tu do salonu na lustro. Będzie ozdabiała lustro. Jest przeurocza. Ja wiem, że te oplątwy są w różnych kolorach, na przykład takich zielono-srebrnych i one tworzą przepiękne kule, ale mnie spodobała się ta, bo dla mnie ona wygląda tak, jakby już zakwitła. Ja uwielbiam różowy kolor, więc mnie urzekła i postanowiłam, że taką roślinkę sobie będę mieć w domu. To, kochani, cały przegląd roślin, które sobie zakupiłam. Zaraz będę się brać za przesadzanie, a jak je przesadzę, to pokażę Wam, jak zmieniła się i jak wygląda teraz moja sypialnia. Więc za chwilę zaproszę Was do mojej sypialni. Odsłoniła mój parapet. Mocno się ten parapet zagęścił od tylu roślin, ale to nie szkodzi, bo zobaczymy, które przetrwają, które nie.
I myślę sobie, że poprzekładam sobie na wiosnę część tych roślin do doniczek w takim bardzo mocno różowym, amarantowym kolorze, bo takie mi się podobają. Pokażę Wam potem na regale, jak to wygląda. Ale teraz wróćmy do roślin, które przesadziłam. Popatrzcie, jak przepięknie wyglądają. Tu jest Izerine. To jest taka roślinka, którą miałam już wcześniej. Ona się trochę zniszczyła, nie wiem dlaczego, ale reszta jest i myślę, że będzie ładnie wyglądać. Bardzo mi się te jej buraczkowe odnóżki podobają. Tu przepięknie rośnie begonia. Zobaczcie, alokazja, która tak pięknie się tutaj wybarwia. A tu mam trzy aglaonemy. Dwie te małe i jedną tą, którą już miałam. Na te rośliny zawsze stawiałam, bo one się przepięknie wybarwiają. Po prostu są cudne. A ta, która przetrwała ze mną całe lato, no po prostu się zachwyca mnie. I tu jest jeszcze peperonia, która też po przesadzeniu pięknie się rozrosła i pięknie się wybarwia. No i tu jest jeszcze ta ciemno-bordowa kalatea. Pięknie wyglądają. Także parapet się nieźle zagęścił. I pokażę Wam jeszcze mój regał. Pokażę Wam teraz moje komody. Tutaj wystrój też się zmienił. Przybył anioł. Moje młodsze wnuki stwierdziły, że to jest anioł stróż, który ma babcię pilnować, więc tutaj będzie ze mną w sypialni, bo jeszcze w sypialni anioła nie ma. To jest pierwszy, który tutaj jest. No i moja cudowna para, trzy cudowne papuszki. A tu zostawiłam właśnie w tych różowych doniczkach, tu są różne odcienie różu, moje piękne kwiaty. Tutaj przesadziłam cudnie wybarwioną kalateę. Zostawiłam tutaj trzykrotkę, którą kupiłam sobie w Ikei. Ona ma takie twarde, dość grube te odnóża, ale pięknie rośnie. Naprawdę z takiej małej roślinki cudownie się rozrosła, jest piękna. Jak rozrośnie jeszcze się bardziej, to myślę, że dam ją na regał. Tu jest syngonium, które kupiłam sobie na wiosnę i zobaczcie, jak pięknie to syngonium rośnie. Tu już do góry wypuszcza taką nóżkę i w sumie można dać palik, ale ja chcę zrobić z tego roślinę taką pnącą, więc jak ta odnóżka troszeczkę pójdzie w dół, więc też powędruje na regał, ale pięknie się wybarwia. Tu jest storczyk, który zaczyna kwitnąć drugi raz w tym roku. Myślę, że nie będzie miał tylu kwiatów co na wiosnę, ale mimo wszystko zakwita. No i na końcu roślina, którą kocham miłością wzajemną. Jest to cudne stromantę. Uwielbiam tą roślinę. Jej piękne wybarwienie zachwyca mnie każdego dnia. Myślę, że jest jej tutaj dobrze. Też dostała nową, większą donicę i myślę, że będzie tutaj fajnie rosła. Na mojej szafie i regale też nastąpiły zmiany. Zostawiłam dwie zielistki. Na razie one tutaj są, bo jeszcze nie mam takich pnączy, które tutaj mogłabym postawić. Ale już Mullenbeckia w tej pięknej różowej donicy już jest. I myślę, że jak się pięknie tutaj otoczy, to będzie pięknie zwisała i będzie bardzo ładnie wyglądać. Bardzo mi się podoba ten kolor doniczki i myślę, że na wiosnę poszukam właśnie w takich kolorach. Tak wygląda moja sypialnia po zmianach. Bardzo się cieszę, bo dzięki tym różowym akcentom nabrała takiego mojego kobiecego kształtu. Lubię różowy kolor, nie we wszystkich pomieszczeniach go mam. W mojej sypialni są akcentem kolorystycznym, tak rośliny, jak i dodatki w tym kolorze. Dlatego ja czuję się tam po prostu mega kobieco. To jest taki mój buduar, więc cieszę się, że wszystkie te moje rośliny są dopełnieniem tej właśnie stylizacji mojej sypialni. Myślę, że w przyszłym roku
Może dokupię sobie jakieś większe rośliny, być może wybierzemy się właśnie do Flory Point, bo uwielbiam tam robić zakupy i może jakąś właśnie dużą roślinę stamtąd sobie przywiozę, ale to w przyszłym roku. Teraz przede mną okres jesienny i zimowy, więc będę pielęgnować rośliny, które mam, bo widzę, że te rośliny, które już są u mnie w domu, świetnie tutaj zdały egzamin, świetnie współpracujemy. I nawet jak jest jakaś moja nieobecność, to moje rośliny czekają na mnie i nie tracą na swojej kondycji. Kochani, to jedna z moich zmian. Na pewno sporą zmianą będzie również salon, ale do tego muszę jeszcze trochę poczekać. Brakuje mi tu paru elementów, żeby to wszystko ładnie dopiąć i po prostu wtedy Wam pokazać zmiany w moim salonie. Zmiany są w życiu, ale w moim mieszkaniu również. Kochani, dziękuję Wam bardzo za spotkanie. Zachęcam Was do łapek w górę, do komentarzy, no i oczywiście do subskrypcji. Widzimy się w kolejnym filmiku. Do widzenia!